To nie pora na sandały, święta prawie już nastały. W KFD zestawów wiele, wszystko dobre w super cenie. Ho, 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 ho! Ja przychodzę do pana, aby uczynić z mojego wisielca powstańca, nie? Kurwa, co jest grane, nie? Ukryta kamera, na pewno, nie? Ja się patrzę na tą genetykę, a tu w wózku tak, kurwa, lejsy, crunch chipsy, ptasie mleczko, kurwa, chałwa. Chałwy tam było tyle, że ja bym tego nie udźwignął, nie? Na dzień dobry, z tego miejsca chciałem wam wszystkim tutaj pomachać serdecznie, powiedzieć, że żyję, mam się dobrze. W końcu po 5 długich tygodniach leżenia w szpitalu i nagrywania na szpitalnej ławce dla was wyszedłem, mam się dobrze. Wbrew temu, co tutaj wypisujecie niektórzy w komentarzach, nie umarłem jeszcze, nie umrę tak prędko. Żyję, także fałszywy alarm, nie? Siema, siema, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Spowiedź. Tak jak pytaliście w komentarzach, czy jak będzie zima, to czy będę również gnił na ławce z moimi opowieściami. Tak więc macie odpowiedź. Czekam jeszcze tylko na rękawice z jednym palcem z KFD. Mają dojść, bo to teraz taką serię wpuścimy nową, rękawic z jednym palcem. Będzie robić żona sobie kota na drutach. A póki co, choineczka, świąteczna atmosfera. Jedziemy. Kilka razy zdarzyło się w komentarzach, że ktoś zapytał się, ktoś tam wyłapał, że przewinąłem, że pracowałem swego czasu w sklepie z odżywkami, w sklepie z suplami. I czy przypadkiem stamtąd się jakieś tam ciekawe opowieści nie nawiną. I faktycznie, jak sobie tak pamięcią sięgnę, to było tam kilka wydarzeń, kilka asów, no nie gorszych, myślę, niż na bramce. No, wydawałoby się, robota na suplach, w sklepie z suplami, to jest taka robota raczej monotonna, nudna, że nic ciekawego się nie może zdarzyć, no nic bardziej mylnego się okazuje. Więc tak, ja pracowałem równolegle ze stajem na bramce. Pracowałem sobie kilka razy w różnych tam firmach właśnie z branży odżywki i suplementy i wydarzyło się kilka ciekawych historii, którymi was uraczę. Więc generalnie no w tej branży ludzie dzielą się na grupy, jak chodzi o klientów, no nie? Jacy zawitują. Moja ulubiona grupa ludzi to jest człowiek, który przychodzi, mówi, że on potrzebuje zrobić troszkę masy, nabrać, nie dużo, 20 kilo może. Tak w miesiąc, półtorej, bo na wesele idzie albo coś, nie? No i on potrzebuje tak, on potrzebuje gainera, białko, kreatynę, przed, po treningówkach, aminokwasy, jakieś witaminy i ma do wydania rzeźnych na przykład, no nie? Tacy byli najśmieszniejsi, chociaż później już mnie bardziej wkurwiali niż śmieszyli. Byli starsi panowie nieraz, się przewinęło paru, którzy przychodzą, patrzą na te puchy z białkami, z gainerami i się pytają, a ta emulsja to po ile jest, nie? Panie, tym się ścian nie maluje. Nie? A co to się robi tym? No są odżywki dla sportowców, tak? Jakie odżywki dla sportowców? No na przyrost mięśni, takie tam, wie pan, białka, nie białka, no nie? Skurwysyny, narkotykami handlujecie, tak? Ja was zaraz tutaj... I dzwonili po straż miejską, po policję, nie? W markecie nawet raz się zdarzyło, że gościu dzwonił po niebieskich, bo zobaczył jakieś proszki, nie? Kapsułki z bicepsem napiętym na opakowaniu. Ale jak chodzi o konkretne historie, no to historia pierwsza, która mi się nasuwa, to jest historia z pewnym panem, starszym panem. Wydawałoby się, że tacy goście nie będą przychodzili do sklepu z suplami, no bo po co? On miał na oko 80 lat. Ja pamiętam, pracowałem wtedy w Katowicach, byłem wtedy jeszcze młodym młodzieńcem. No i Michał Rządło przyjechał? Tak. Michał. I sytuacja miała miejsce właśnie w Katowicach. Pracowałem wtedy w sklepie z odżywkami. Siedziałem sobie akurat po południu i odwiedziła mnie koleżanka. Taka koleżanka, znajoma. Przychodziła na bajerę, ona generalnie uczyła angielskiego, pamiętam. Zawsze
do pewnego dnia traktowała mnie tak, kurde, o, stereotypowo, no nie? Tak po chamsku, żeby nie powiedzieć, bo tam, wiadomo, no, głupi, łysy kark, nie? Wtedy jeszcze byłem łysy. Siedzi, kurwa, w sklepie z tuplami za piątka na godzinę. Pewnie imbecyl, nie? Tak tylko zawsze przychodziła. Pokazywała palcem, no nie? Na batona, co chce. No i dawała kasę, szła, nawet nie zamieniła słowa. A kiedy zobaczyła pizdeczka, jak obsługiwałem Araba po angielsku, nie? No to angielski znasz, angielski znasz, angielski znasz, tak, uczyłeś się angielski. Tak, angielski znam, no nie? I od razu już inna gadka, no nie? Zburzyłem stereotyp. Przychodziła nieraz na bajerkę, wstawała, to pokazywała, no zobacz, tu jeszcze mam tyle tu szczyku, tu tak, tak, o, skórka jeszcze wystaje, bo kurde, to co by tu wziąć, nie? Dotknij, złap, czy to jest tłuszcz, czy woda, bo nie wiem. No i właśnie ona stała wtedy. Gadaliśmy, przychodzi on, bohater programu. Gościu, tak jak mówiłem, no około 80 lat, jak nie lepiej. No już tak, mi się wydaje, że na wykończeniu, bo wszedł, to był ten syndrom Lorda Vadera, no nie, że tak oddychał. Podchodzi do lady, ani M, ani B. Pannę odsuwa sprzed lady, opiera mi się o ladę, mówi, proszę pana, ja nie będę się z panem pierdolił, ja panu powiem, o co chodzi, nie? Mówię, zaczął dobrze. Ja przychodzę do pana, aby uczynić z mojego wisielca powstańca, nie? Laska zrobiła takie oczy. To ja może przyjdę później, mówi, nie? Nie, zostań, mówi, nie? Dziadek uciekła. Mówi, ona poszła, dziadek mówi, dobra szmata, nie? Mówi, o kurwa. Słuchamy, no, proszę pana, mówi. Ja jestem człowiekiem starszym. No wie, nie da się ukryć, nie? Ale to nic nie zmienia, proszę pana. Moim celem mojego życia jest pizdeczka. No ja generalnie jestem z tych, że raczej ciężko jest mnie skrępować, nie? Ale to, co gościu opowiadał, nie widziałem, gdzie mam się patrzeć, nie? Mówi, i takie, i wystające, i malutkie, i takie wiszące też lubię, no nie? Ja to bym mógł całe życie pizdeczkę lizać, nie? Mówię, no dobrze, proszę pana, no ale co pana do mnie sprowadza? Ja panu nie pomogę w tej kwestii, nie? Proszę pana, mówi, no ja mam już swoje lata, mówię. Pan nie zawsze wszystko działa tak, jak powinno, nie? Mówię, aha, kierowniku, wszystko wiem. To pan dobrze trafił, no. I zaczęło się, no nie? Że właśnie tam jakieś, kurde, tribulusy, nie tribulusy, jakieś tam, powiedzmy, HMB, tam wszystko, co tam się na testosteron bierze. Jakaś kofeina nawet, czy guarana, żeby się bardziej tam też chciało. Kombinowałem, co mu tutaj dać, żeby mu serducho nie wyskoczyło, no nie? W każdym razie wrócił po tygodniu, no chyba zadowolony, tak wnioskuję, bo on tak tutaj gadał jak ten, nasz były prezydent, tak? Jak Bolek. Panie, mówi, panie, wspaniała rzecz, te kapsułki, no, więcej, nie? Mówi, na kurwa, jak byłem, coś wspaniałego, mówi, nie? Czyli, że no, z tego, co on opisywał, to, co on tam wziął przed imprezą, to była chyba kofeina, co mu dałem, czyli no, efekt placebo taki, jakiego jeszcze medycyna nie zna. W każdym razie, za każdym razem brał więcej. Był tak zadowolony, że mi napiwki dawał w ogóle, nie? Także dał mu jeden z ulubionych klientów. Po pewnym czasie przestał przychodzić. No ja sobie to tłumaczyłem tylko w jeden sposób, że może tamtej kofeiny wziął za dużo i już nie przyszedł więcej. W każdym razie, no, klient, którego zapamiętam do końca życia, najważniejsze to jest wiedzieć, po co się żyje, tak? On żył z jednego powodu, jak mówił, i też tak na to wskazywały jego czyny, nie? Także, no, to był taki gościu numer jeden, myślę, jak chodzi o takie sytuacje groteskowe. I taki, który nawet mnie wprawił w zakłopotanie. W tym samym sklepie, pamiętam, też się wydarzyła sytuacja. W ogóle z innej beczki przyszła rodzina, bo to było centrum Katowic, tak? Centra dużych miast mają to do siebie, że tam jest najebane warstw społecznych, się przewija tam, każdego można spotkać. Że tak powiem, człowieka z każdego szczebla. Od biznesmenów, którzy mają na nadgarstku zegarek za 20 koła,
przez studenciaków, poprzez tam jakichś drobnych przedsiębiorców, baby targowe tak zwane i wreszcie moja ulubiona warstwa, jak to ich nazwać, żeby nikogo nie obrazić, no. Panowie, którzy przemieszczają się po dworcach autobusowych, pod galeriami i oni zajmują się szeroko pojętym zbieractwem, nie? Takich było sporo. Oni nawet tworzyli gangi, ja tam pamiętam gangi zbieraczy, tak? Że podchodzili w kilku. Kierowniku, na flaszeczkę zbieramy, nie? Ale wybierali taką presję, że no jednego by się człowiek nie wystraszył. Ale jeden gadał, drugi stał z tyłu, z boku. Trzeci, czwarty, no obcinali kieszenie, buty, nie, zegarek, nie? Także no, ludzie z reguły dawali, co mieli. Taka właśnie rodzina zbieraczy przyszła raz do sklepu. Tata zbieracz, mama zbieracz i syn zbieracz, nie? Żeby nie powiedzieć tata menel, mama i syn menel, nie? Więc powiedzmy, że była to rodzina zbieraczy. Przyszli do sklepu, tam oprócz tego, że były odżywki, suplementy i tak dalej, to jeszcze była odzież, tam takie właśnie pitbule, amstafy, manto, venumy i te inne, nie? Takie dla twardzieli ubrania. Rękawice bokserskie. No i wchodzą, nie? Mama, tata i syn z browarami jeszcze w dodatku. Mówię, hola, hola, proszę Państwa, tam z tym tutaj, z tymi energetykami proszę mi wyjść, nie? Ej, ostraje, kierowniku, idziemy, dopijemy, nie? Wyszli, dopili i postawili puszki przed wejściem, nie? Mówię, kurwa, dobra, nie? Co oni mogą się ode mnie chcieć, nie? Jak powiedzą, że chcą masę robić, to się wypierdolę ze stołka. Wchodzą, no i oglądają te bluzy, które tam wisiały przy wejściu, Everlasty i tam Lonsdale, drogie firmy, nie? No to ja już wstaję, bo już gotowy jestem, żeby dogonił, nie? No zaraz przy wyjściu, to był też fajny pomysł, żeby zaraz przy wyjściu najdroższe bluzy wieszać. No ale stoję i czekam, no nie? Już na czujce. No i stoją, przebierają, no nie? Łapska upierdolone. Przebierają w tych bluzach. Ja się pytam, czy ja mogę pomóc czymś. No bo dzisiaj synek ma urodziny. Jeśli mu chcieli jakiś prezent kupić, nie? No tak, no bluza faktycznie fajny prezent, no nie? Dla takiego zbieracza. Bo każdy zbieracz zawodowy marzy o bluzie Everlasta, nie? Dobra, no to jaki rozmiar, się pytam, nie? On tam zdjął taką 2X, albo 2, albo nawet 3X były. Taką, co by na mnie była za duża. A ta jest ładna. No tak patrzę, mówię, wie pan, ona może być troszkę za duża na syna. Ja może tutaj taką fajną eseczkę pokażę. Nie, no ta jest ładna, przecież synek, nie? On to ubrał na swoją bluzę. Wisiało to w nim, tak no jak worek na ziemniaki wyglądał. Ten sweter na nim, ta bluza. Rękawy mu tak wisiały, potąd to nie. Tu miał taki dekolt. Patrzy, mówię, tu masz lusterko i się obejrzy, nie? Myślałem, że zobaczy, że no nie za bardzo i zdejmie. Tak się przyjrzał z boku, dobra jest, nie? Jak jest dobra, nie ma sprawy tam, 140 zł, nie? Tak one kosztowały. Mamusia zapłaci, nie? Mamusia podchodzi. Jak podchodzi, no to tak poczułem ją 3 tygodniami, powiedzmy, nie? Jezus Maria, no nie? I teraz ciekawe, przekonany byłem, że będą mi płacili drobnymi z automatów, nie? Piątkami, żeby płacić, nie? A mamusia wyciąga mi taką kromkę, nie? Taką kromkę setek. Mówię, kurwa, co jest grane, nie? Ukryta kamera, na pewno, nie? Mówię, a może jeszcze byście potrzebowali jakiś ten, bo tu mówię, takie mam fajne kurteczki, no nie? Nie, nie, bo to jeszcze idziemy dalej na zakupy, no nie? Daje mi taką jedną, potargała tą stówę. Nie? O, potargała mi się, przepraszam, to ja dam następną, nie? Dałem jedną, drugą, nie? Tak sobie liczyłem szybko, wzrokiem, no nie wiem, ile tam mogło być, ale w chuj pieniędzy. W chuj pieniędzy, tyle, że, no nie wiem, może nerkę sprzedali. Albo no, bardziej prawdopodobnie, że kogoś opierdolili, nie? Na tym dworcu, ale mówię, nawet nie chcę się myśleć, jakie miałem myśli wtedy w głowie. Robię za piątkę na godzinę. Ta robota mnie wkurwia. Nie jestem szanowany, jakby przez społeczeństwo.
uprawiając taki zawód. Tam z tyłu jest park, oni tam pójdą do parku, jest 19, jest ciemno, nikt nie zobaczy. Ale no jednak, jak są w środku dobry i zły Wojtek, no dobry Wojtek wygrał. I teraz zły Wojtek mówił, no weź wyleć, jebniesz w łeb jednego, drugiego, bądź swój, nikt się nie dowie. Już tu nie wrócisz więcej do tej roboty. Piątka na godzinę, tam nie wiem, było 30 koła, to ja tyle zarobię w 2 lata. Ale mówię, dobry Wojtek zwyciężył, nie zrobiłem nic złego. W każdym razie do dzisiaj się zastanawiam, skąd oni kurwa mieli tyle pieniędzy, nie? I to jeszcze stówy pachnące, nie? Takie nie ujebane jak u Menela, gdzie stówy u Menela, nie? Ale pachnące, zwinięte elegancko gumeczką, seteczki, nie? Nie mam pojęcia. No ale kolejny tam właśnie przykład na to, że no nie należy oceniać człowieka po okładce, może po prostu oni byli Menelami hobbystycznie, tak? A tak naprawdę dochód mieli solidny. Ale sytuacja absurdalna, nie? To tam jeszcze. Wiem, co jeszcze opowiem. Opowiem jeszcze o takich sytuacjach. No, było ich akurat kilka. Było ich może nawet kilkanaście. Kiedy to przychodzą, proszę was, ludzie, kobiety głównie, nie? Z tak zwaną chujową genetyką, nie? To było już w innym markecie wtedy. Pracowałem na pasażu, mieliśmy taką wysepkę. Tam sobie siedziałem vis-a-vis kas, tam z Auchan. Generalnie strasznie, strasznie kiepskie miejsce, jak chodzi o poczucie komfortu na początku oczywiście, bo tam wszyscy stoją w kasie i się obcinają, nie? Siedzisz sobie vis-a-vis do ludzi z komputerkiem na wyspie i wszyscy stoją w kasie i na ciebie patrzą, nie? Cokolwiek robisz, nie wiem, jesz, łykasz tabletki, lubisz te w nosie, wszyscy obcinka, nie? Co on tam robi? No ale potem idzie przywyknąć. Przychodziły raz na jakiś czas osoby, głównie panie, z tak zwaną chujową genetyką. Mówi, raz przychodzi, tą sytuację opiszę, przychodzi pani. Pani z kiepską genetyką, do chudnięcia oczywiście i z córką, wiadomo, że po matce też miała podobną genetykę, do chudnięcia kiepską, nie? Przychodzą z wózkiem, już po zakupach. No i mówię, proszę pana, to ja mam poważny problem, ponieważ mam niekorzystną genetykę do sylwetki. Nie? Mi się już zaczęło chcieć śmiać. Bo tak, pani miała te 35-40 lat, 3 podbródki, córka miała 15-16 lat, no na razie miała 2 podbródki. Ale na dobrej drodze, żeby wyrósł trzeci. Proszę pana, ja mam 128 kg wagi. Dobry wynik, nie? Moja córka ma 96 kg wagi. Ona ma dopiero 15 lat, no nie? Oboje mamy kiepską genetykę i szukamy właśnie takich preparatów dla osób, które mają kiepską genetykę, które nie mogą wagi zgubić. Ja się patrzę na tą ich genetykę, a tu w wózku tak, kurwa, lejsy, crunch chipsy, ptasie mleczko, kurwa, hałwy tam było tyle, że ja bym tego nie udźwignął, nie? Bombony, nie bombony, jakieś wertelsy, mówię, kurwa, czy pani ma hurtownię, zamyślone słodyczami? Czy gdzie one to wiozą? No przecież one tego nie zjedzą, nie? Mimo wszystko, jak wyglądają. No córka je 7 Days'a, nie? Kiepska genetyka. Mówię, pani co? Tak, trzeba delikatnie, no, nie można powiedzieć wprost, co się myśli, jeżeli się chce komuś towar pogonić, nie? Mówię, preparaty preparatami, owszem, tutaj coś się znajdzie. Tylko mówię, no nie jestem przekonany co do tej waszej genetyki, czy to faktycznie jest winowajca waszych problemów, no nie? Bo tam z tego wózka już się wysypywało, no nie? Te słodycze. No widzi pan co? Ja próbowałem wszystkiego, mówi, nie? Ja nawet w domu ćwiczyłam soda koską, no nie? I teraz musisz powstrzymać śmiech, no nie? Jak sobie zwizualizujesz dwa morświny, nie? Jak lecą, no nie? Przed telewizorem. I zagryzają jeszcze 7 Days'em, nie? Między seriami. Ćwiczyłam soda koską, ćwiczyłam z Lewandowską. Ale nic to nie dawało, no to jest, właśnie lekarz mówi, że to musi być wina genetyki, no nie?
Ja, co to powiedzieć kobiecie, no nie? Wie pani co? Na początek, co ja pani mogę zaproponować? Ja oprócz tego, że tutaj mamy różnego rodzaju preparaty na kiepską genetykę, między innymi, to również tutaj zajmuję się układaniem diet dla osób z kiepską genetyką, no nie? A ona do mnie w tym momencie z ryjem mówi, jakich diet? A co pan sugeruje? Że ja się obżeram? Że mam problem z jedzeniem? To, co pan tu widzi, to nie o to chodzi, bo są ludzie, którzy mają, którzy robią zakupy jeszcze większe i wyglądają normalnie. Jak to jest? Niech pan wytłumaczy. No mówię, tak to jest, jak pani powiedziała, no na pewno kiepska genetyka, no. Tak czy inaczej, mówię, no proszę mi dać dokończyć, mówię. Dla każdego, nawet dla osób z kiepskimi genami, można opracować dietę. Jest tak zwana dieta pod kiepskie geny. I na pewno da to więcej, aniżeli wpierdalanie w ciemno kapsułek z karnityną, no nie? Wie pan co? Ja nie będę z panem rozmawiać już, nie? Do widzenia. Poszła. Córka poszła, mówię, no nie udało mi się. Nie udało mi się pomóc, nie udało mi się diety wcisnąć, chociaż wydaje mi się, że to i tak nie miałoby raczej sensu, aczkolwiek, no powiedziałem uczciwie, tak, że w tym przypadku tutaj, no, jak zawsze, dieta będzie grała kluczową rolę. No ale tak to jest, jak się ma chujowe geny, no to wiadomo, że nic z tym można zrobić, nie? Można ewentualnie na pocieszenie wpierdalać sobie dejsy. Na dzień dobry, raz pierwszy z tej kategorii zagadnień. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli chcecie więcej historyjek, niekoniecznie z bramki, a właśnie ze sklepu z odżywkami, a trochę ich jeszcze jest, to dawajcie znać w komentarzach. I standardowo śledźcie, lajkujcie, subskrybujcie. Pozdrawiam tych, którzy mnie już pochowali, a tych, którzy mnie jeszcze nie pochowali, też pozdrawiam. Do zobaczenia za tydzień. Pozdro. Zaczyna rozbój, ćwicz, jedz, śpi, powtórzka, FD, wjeżdża na teren, jest masa, jest trasa, więc jedziesz. KFD, zaczyna rozbój, ćwicz, jedz, śpi, powtórzka, FD, wjeżdża na teren, jest masa, jest trasa.